Siemka, tu Trashing Mat. Wracamy do Cywilizacji 4. Dobra, nasi lekko ranni ścigacze nieco sobie tutaj wypoczną. Mamy już koniec niepokojów związanych z wprowadzeniem nowego Civica. A no cóż, tak więc ruszamy w poszukiwaniu dzikiej zwierzyny. I mamy tutaj niestety powrót bandy Neandertalczyków. No i cóż, nasi wojownicy są stanowczo zbyt słabi, aby w bezpośredni sposób ich zaatakować. Mają oni jednak sporo doświadczenia w obronie, zwłaszcza na zalesionych wzgórzach. No tak więc miejmy nadzieję, że uda nam się tych Neandertalczyków sprowokować do ataku. No i super, nasi wojownicy być może nie są zbyt dobrzy w ataku, radzą sobie jednak doskonale w obronie. Dobra, tak więc powracamy naszymi ścigaczami na Wilcze Wybrzeże. Ale niestety z jakiegoś powodu, raz jeszcze nie mamy tutaj żadnych dzikich zwierząt. Opracowaliśmy koszykarstwo. Nasi ludzie nauczyli się więc wyplatać rozmaite pojemniki, które mogą im posłużyć do przechowywania materiałów czy też żywności. No i w naszych osadach możemy zbudować gaj rattanów, który zwiększy naszą produkcję i bogactwo. Mamy tutaj także szała z koszykarza, który zapewni nam kosze i zwiększy bogactwo. Mamy tutaj także trzy kolejne budynki, które zwiększą naszą żywność i produkcję, zapewniając także odpowiednie zasoby. A więc jeżeli będziemy mieli w pobliżu bagna, będziemy mogli ustanowić zbieracza trzcin. Jeżeli będziemy mieli w pobliżu wysokie trawy, no to będziemy mogli ustanowić zbieracza traw. A jeżeli będziemy mieli w pobliżu ziarno, będziemy mogli ustanowić zbieracza słomy. No i mamy tutaj nowe zasoby, a więc kosze, trawy, trzciny i słomę. Dobra, czas na wybór kolejnej technologii i będziemy chyba chcieli w tej chwili nieco udoskonalić naszych myśliwych. No i w tym celu będziemy chcieli opracować technologię dedykowanego myślistwa. No jednak zanim będziemy mogli tego dokonać, będziemy musieli opracować tropienie i traperstwo. No i rozpoczynamy w tej chwili pracę nad tropieniem. No świetnie, w końcu jakieś zwierzę, ponieważ nasi wojownicy natrafili na jaszczurkę. A niestety nasi ścigacze natknęli się na kolejną bandę Neandertalczyków. No tak więc lepiej niech trzymają do nich dystans. A nasi wojownicy niech spróbują upolować tą jaszczurkę. No i mamy tutaj sukces, chociaż nie udało nam się jej pochwycić żywcem. Dobra, niech nasi wojownicy troszkę wypoczną, a nasi ścigacze niech uciekają przed Neandertalczykami. Opracowaliśmy tropienie. Nasi myśliwi są więc w stanie identyfikować ślady pozostawione przez zwierzęta. No tak więc nie błąkają się już tylko po okolicy w nadziei, że natrafią na zwierzynę, lecz potrafią ją aktywnie tropić. Mamy tutaj nową jednostkę zwiadowczą, a więc właśnie zwiadowców. No i ci poruszają się równie szybko co wędrowcy, ale w walce są oni równie dobrzy co nasi wojownicy uzbrojeni w maczugi. No jednak ponieważ jest to jednostka zwiadowcza, to potrafi się ona tylko bronić. Mamy tutaj także nowe jednostki myśliwskie, które jednak są jednostkami narodowymi. I dlatego, aby je zrekrutować, trzeba będzie spełnić pewne dodatkowe warunki.
A więc tak, mamy tutaj tropicieli, którzy mają identyczne charakterystyki jak zwiadowcy. Mamy także tropicieli Kree, którzy jednak dostępni są tylko właśnie dla tej kultury. Mamy także mistrzów tropicieli. No i ci mają już bardzo potężny atak i potrafią się poruszać niezwykle szybko. A w naszej osadzie możemy zbudować ścieżki, które poprawią nasz handel. Mamy tutaj także kulturę Kree, która jednak dostępna jest tylko dla cywilizacji północnoamerykańskich. No i mamy tutaj także szereg nowych ulepszeń dla naszych myśliwych, a nasze jednostki robotnicze będą mogły tworzyć na mapie ścieżki. No i rozpoczynamy już pracę nad traperstwem. Dobra, ponieważ nasi ścigacze znajdują się w tej chwili w dość niebezpiecznej okolicy, na której grasuje pełno neandertalczyków, wycofamy ich w pobliże naszej osady. Postąpimy także podobnie z naszymi wojownikami, ale zanim ich zawrócimy, no to chyba wejdziemy na to niewielkie wzgórze pomiędzy rzekami, no ponieważ to pozwoli nam lepiej rozejrzeć się po okolicy. Dobra, natrafiliśmy tutaj na wombata, a więc zwierzę z rodziny torbaczy. Mamy tutaj kolejne zwierzę, a więc tak zwanego mrówkożera workowatego. No i ponieważ powinien on być dla naszych wojowników bardzo łatwym łupem, spróbujmy go upolować. No i świetnie, mamy tutaj sukces, a nasza osada zyskuje minimalne ilości produkcji i żywności. A niech to. No niestety nasi wojownicy wykonali tutaj bardzo zły ruch. No ponieważ są cały czas nieco osłabieni po ostatnim polowaniu i znajdują się w tej chwili na całkowicie otwartym terenie, tuż przy niebezpiecznej bandzie neandertalczyków. Okej. Całe szczęście neandertalczycy postanowili nie atakować. No tak więc wycofajmy się przez rzekę na południe. Przeciwnicy ruszyli w pościg, spróbujemy jednak obronić się w tym lesie i nakazujemy naszym wojownikom odpoczynek. Dobra, neandertalczycy postanowili jednak nie atakować. No i cóż, spróbujemy ich ominąć, tak aby wejść na to znajdujące się w pobliżu rzeki wzgórze. A tymczasem nasi ścigacze powracają do naszej osady Wilczym Wybrzeżem. I niestety nie napotykają po drodze żadnej zwierzyny. Opracowaliśmy traperstwo. Nasi myśliwi potrafią więc zastawiać na zwierzęta sidła, czy też inne pułapki. No i dzięki temu są oni w stanie pozyskać niewielkim kosztem nieco mięsa i, co ważniejsze, mogą także zdobyć w ten sposób niezniszczone zwierzęce futra. Mamy tutaj nowe budynki, a więc szała z kuśnierza, który zwiększy nasze bogactwo i zapewni nam futra. Możemy także wykopać dookoła naszej osady wilcze doły, które w minimalny sposób zwiększą naszą obronę. No, minus jest taki, że niektórzy z naszych mieszkańców mogą przez przypadek do tych dołów wpadać, co odbije się na naszym zdrowiu. Mamy tutaj także rozmaite pułapki na rozmaite typy zwierząt, które będziemy mogli zbudować, jeżeli będziemy mieli w pobliżu naszej osady konkretny ich gatunek. No i w końcu możemy także po prostu zastawić sidła, które zwiększą naszą żywność i bogactwo. A na mapie pojawią się bobry. Mamy tutaj także nowy zasób, a więc zwierzęce futra. I rozpoczynamy w końcu pracę nad myślistwem. No i proszę, jakaś inna, odległa cywilizacja zdołała zbudować pierwszy cud świata. A są to tak zwane jaskinie rzeki Klasjes. A w naszym świecie jest to położony w południowej Afryce kompleks jaskiń, który zamieszkany był przez prymitywnych myśliwych i zbieraczy aż 125 tysięcy lat temu. No i znaleziono tam prymitywne narzędzia, paleniska, a także szczątki roślin i zwierząt.
A jaskinie te są nieco lepszym cudem niż budowane przez nas obecnie Monteverde. Dobra, nasi wojownicy upolowali wombata. No i mamy tutaj w tej chwili całkiem niezły widok na okolice. No i najwyraźniej wybrzeża rzeki, która płynie przez pustynię na północ, są niezwykle żyzne. No i tutaj mamy dość ciekawą zagadkę, a więc czy Arabowie zamieszkują wyspę, czy też może znajdują się na tym samym kontynencie co my? No tego na razie nie wiemy. Dobra, już chyba czas najwyższy, aby wycofać naszych wojowników w pobliże naszej osady. No bo cóż, niestety w dziczy pojawia się coraz to więcej Neandertalczyków i będziemy potrzebowali ich do obrony. Okej, mamy tutaj w pobliżu jaszczurkę. A tymczasem Arabowie opracowali technologię przebijania. I najwyraźniej ich kolejnym projektem jest skrobanie. A więc kolejna technologia, której póki co nie znamy. Dobra, spróbujmy upolować tą jaszczurkę. No i super, naszym ścigaczom udało się ją wziąć żywcem. Mamy tutaj więc do wyboru albo mit gadów, albo mit ziemi. No i wybierzemy ten pierwszy, w wyniku czego poprawimy nieco prędkość naszych badań naukowych. No i w końcu zbudowaliśmy nasz pierwszy cud świata, a więc Monteverde. A w naszym świecie jest to datowane na około 12 tysięcy lat osiedle łowców-zbieraczy odnalezione w południowym Chile. No i odkopano tam kilka długich drewnianych domów, które wyposażone były w gliniane jamy, służące prawdopodobnie do gotowania i ogrzewania. Znaleziono tam także liczne inne artefakty. No tak więc zyskujemy tutaj całkiem niezły bonus do żywności i produkcji i jeszcze lepszy do bogactwa. A bonusy wynikające z posiadania przez nas tego cudu świata będą aktywne aż do opracowania osiadłego stylu życia. Dobra, czas na wybór kolejnej produkcji i zrekrutujemy tutaj nowy oddział zwiadowców. Opracowaliśmy dedykowane myślistwo. Tak więc nasi ludzie nie tylko zamęczają zwierzynę poprzez pościg, czy też zastawiają pułapki, lecz coraz lepiej opanowują sztukę bezpośredniego, agresywnego polowania. A więc tak, mamy tutaj trzy legendarne światowe jednostki, no, które są niezwykle potężne. Będzie jednak bardzo, ale to bardzo trudno, aby je zrekrutować. Mamy tutaj także szereg myśliwskich budynków, związanych z rozmaitymi typami zwierząt. Mamy tutaj także szereg kolejnych umiejętności myśliwskich, no dzięki którym nasi łowcy staną się doprawdy mistrzami swego fachu. A nasi robotnicy w pobliżu znajdujących się na mapie zwierząt mogą budować obozy myśliwych. Mamy także nowy zasób, jakim są jaszczurki. Okej, świetnie, tak więc wybierzmy kolejną technologię. I aby poprawić jakość naszych narzędzi, opracujemy technikę miękkiego obłupywania. Dobra, naszych wojowników ufortyfikujemy w tym miejscu i nie będziemy już nimi wyruszać na żadne wycieczki. No bo właśnie, w tym celu zrekrutowaliśmy właśnie zwiadowców. No i czas na wybór kolejnej produkcji.
No i tutaj mamy bardzo ciekawy budynek, który pozwoli nam jeszcze bardziej wykorzystać utworzone jakiś czas temu stado kangurów. A dzięki obozowi myśliwych kangurów zyskamy nieco żywności i bogactwa. A naszych zwiadowców wyślemy na daleki zachód. No i między innymi spróbujemy się nimi zbliżyć w pobliże osady Arabów. Nad tutejszą górą przelatują właśnie dzikie kaczki. A tutaj z kolei mamy pancernika. No cóż, tak więc ponieważ jest tam pełno zwierzyny, sprowadźmy w tą okolicę naszych ścigaczy. Okej, nasi zwiadowcy bardzo dobrze sobie poradzili, ponieważ udało im się upolować kaczkę i wziąć żywcem sępa. Ale niestety, ponieważ jest to jednostka zwiadowcza, nie może ona atakować. Tak więc niech ci troszkę tutaj odpoczną i sprowadzimy tutaj jak najszybciej naszych ścigaczy. Dobra, mamy tutaj pochwyconego sępa i możemy utworzyć albo mit ptaków, albo mit padlinożerców. No i chyba ten drugi będzie nieco trudniejszy do opracowania, no ponieważ rozmaitych ptaków jest naprawdę sporo, dlatego też wybierzemy właśnie jego. Okej, moi drodzy, tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo.